Za chwilę rozpoczynamy spotkanie pomiędzy drużyną KTS Weszło a PKS Radosz. Witam Państwa bardzo serdecznie. Pogoda dopisuje, cieszymy się, że jesteście razem z nami. Mam nadzieję, że czeka nas wielka rywalizacja i duże emocje. Skład drużyny gości w bramce z numerem pierwszym Sebastian Bolecki, numer 6 Kasper Kucharek, numer 7 Andrzej Kociński, numer 8 Wojciech Kociński, numer 10 Filip Muszał, 11 Franciszek Sajur, 13 Tymoteusz Rychlewski, 14 Maciej Wlewicki, 18 Sebastian Jarosiewicz, 37 Krzysztof Romaszko, a także numer 69 Patryk Człapski. Zawodnicy rezerwowi PKS Radość 22 Dawid Gajc, 9 Patryk Winicki, 15 Bartłomiej. Przemysław Bela, 44 Artem Artemiew, 47 Jakub Łostowski i numer 99 Konstantyn Ślęzak. Zawodnicy rezerwowi numer 8 Kasper Rałowiec, numer 10 Grzegorz Zaleski, 15 Ołe, 19 Kuba Zieliński, numer 26 Daniel Górka, 27 Daniel Żurawski i 90 Mateusz Łuczak. Sędzią głównym dzisiejszego spotkania jest pan Mateusz Pawelec, sędzia asystent Mariusz Skotarczyk, a także sędzia asystent numer 2 Piotr Rachuta, sędzia główny dzisiejszego spotkania, już zaczął mecz. Pamiętajcie, że do Waszej dyspozycji są darmowe kiełbaski, a także piwko. Życzę dobrego spotkania. Thank you.
bo mi odpisujesz na kawę. Ja się pytam, że to trzeba miód. Nasza tablica wyników dzisiaj nie pokazuje niestety czasu. 9 minuta gry za nami. Przypominam Państwu o darmowych kiełbaskach, a także zimnym. Ale sędzia zapisał spalonego. Kiełbaski i piwko są do Waszej dyspozycji za darmo. Thank you.
Peti, czujnie! Peti, czujnie! Raj! Za to Kosti!
Dawaj, dawaj, Kosi, dawaj! Jedna! Gol w tym spotkaniu zdobywa go nie kto inny jak Daniel Ciechański. Brawo Ciechu, KTS weszło 2, KTS Radość 0. Jeżeli KTS weszło dziś w wygra mecz, zwiększy swoją przewagę nad Teplice liderem o 10 punktów w tabeli. Yeah.
KTS Weszło 4-0, Przemek Wela. Minucie strzela swoją czwartą bramkę w tym spotkaniu, co oznacza, że KTS Weszło wygrywa z PKS Radość 5-0. Czekam, piłka twoja! Prowadzi 5-0. Warto także podkreślić, że w tym spotkaniu to czwarta asysta
Patryka Jakubczyka, który również zasługuje na duże brawa. Brawo, Patryczku! Drużyny KTS weszła, a bramkę strzelił Cezary Tetarz. KTS weszło 6-0, PKS Radosz. Dawajcie łyżce! Jeszcze 5! Brawo, Peti! Thank you.
Drodzy kibice, a już w najbliższą środę, 3 listopada o godzinie 19 czekają nas wielkie emocje. KTS Weszło kontra Ząbkowia. Ząbki, finał Pucharu Polski na szczeblu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Mecz odbędzie się na stadionie Kutnika Warszawa na ulicy Marymąckiej 42. Serdecznie zapraszamy na ten mecz. A jeżeli ktoś nie będzie mógł być na tym spotkaniu, może śledzić transmisję live na kanale sportowym. Zapraszamy.
Po raz kolejny. KTS weszło 7, PKS Radość 0. 44 minuta spotkania. Dzisiejszego spotkania pan Mateusz Pawelec zakończył pierwszą połowę meczu KTS Weszło PKS Radość. Słyszymy się za 15 minut i przypominam o tym, że po prawej stronie stadionu jest stoisko z kiełbaskami i piwem. Oczywiście wszystko jest darmowe.
Thank you.
Zaczyna się 8 minuta drugiej połowy dzisiejszego spotkania. W przerwie doszło do zmiany w zespole KTS. Weszło na boisku za Przemka Dellę. Pojawił się Grzesiek Zalewski. Thank you.
Chwileczka! Lepicie się na W drużynie KTS Weszło dochodzi do 4 zmian. Z boiska schodzą numer 47 Kuba Włoskowski, numer 99 Kostek Ślęzak, numer 4 Gerard Boruń oraz numer 11 Patryk Jakubczyk. A na boisku witamy numer 26 Damian Burkan, numer 19 Jakub Zieliński, numer 90 Mateusz Łuczak i 27 Daniel Żurawski. Panowie!
Ciao!
Kolejna zmiana w drużynie KTS Weszło. Z boiska zszedł Artem Artemiew, a na boisku melduje się Kasper Żałowiec. Kolejna zmiana w drużynie KTS Weszło. Pożegnajmy wielkimi brawami Daniela Ziemiańskiego, który strzelił 5 bramek w tym spotkaniu. Dziękujemy. A w jego miejsce wchodzi Ołę. Yeah.
Drodzy kibice, przypominamy, że już w najbliższą środę 3 listopada o godzinie 19 odbędzie się finał Pucharu Polski na szczeblu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, której KTS Weszło zmierzy się z Ząbkowią Ząbki. Mecz odbędzie się o godzinie 19 na ulicy Marymowskiej 42, stadion Kutnika Warszawa. Zapraszamy serdecznie na mecz. Kto nie będzie mógł przyjść w transmisję, będzie mógł śledzić tylko pana leśnika. Wszyscy!
napijemy piwo z soką. Wyszło, wyszło! Ta-la-la-la! Ta-la-la-la! Będzie główny dzisiejszego spotkania
kończy mecz pomiędzy KTS Weszło a PKS Radosz. KTS Weszło wygrywa 8-0. Dziękujemy, że byliście razem z nami i do zobaczenia na kolejnych meczach KTS Weszło. We'll be right back.